Jadłem przed chwilą kebab tak wielki, jak pyta szeryfa z Ohio. No gdzie jesteście? No a was nie widzę. No ale chyba was nie zobaczę, bo naprawdę wydaje się, że... Samochód jest bardzo duży, ale nie aż tak duży, jakby się wydawało. Słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja stoję, patrzę i oczom nie wierzę, że w dobie, gdy ceny paliwa szaleją, gdy łańcuchy dostaw są poprzerywane, gdy globalna gospodarka w znakomitej większości uzależniona jest od komponentów i półproduktów chińskich, nagle u nas, w naszym kraju, nad Wisłą, w Prudniku powstaje takie coś. Chłopaki z Ram Factory powiedzieli, my zrobimy ekspozycyjny pojazd, który rozłoży na łopatki wszystkie inne samochody, które jeżdżą po tym świecie. Sprowadzili, kiedy to było? Ponad 2 lata temu, ze Stanów Zjednoczonych Forda F-150. Zwykłe takie od sobie niewiniątko. Oczywiście ogromny pick-up, ale jak na amerykańskie warunki jeden z miliona. Pamiętajcie, że F-150 to jest najczęściej sprzedawany samochód w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Nie żadna osobówka, nie żaden kompakt, nie żadno Camry, tylko właśnie F-150. Ten samochód przyjechał z jedną drobniutką szkodą tutaj, właściwie nieruszony, w kolorze czarnym. No i się zaczęło. To była dla chłopaków inspiracja, żeby zrobić z tego samochodu pokaz mocy. Przemianowali nawet jego nazwę. To już nie jest Ford. Zauważcie, że wszystkie znaczki Forda poszły sobie stąd. Poszły. To jest F-150 Apocalypse. Jest taki utwór Metallica z przedostatniej płyty My Apocalypse. Bardzo szybki, bardzo skoczny, bardzo żwawy, bardzo mocny. Uwielbiam go. Te apokaliptyczne myśli zwykle towarzyszą takim złym samochodom, takiej złej muzyce, takim tym szatanom, wszystkim, którzy się drą gdzieś tam muzycznie w sieci. Zobaczcie tutaj. To samo. Dołożone, wytłoczone, wycięte laserowo Apocalypse z takim X-em. To można jeszcze podświetlić. Jaka szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale ja to widzę. O, teraz tutaj. Pokażemy to kamerą, jak kiedyś nam się uda. Jest podświetlenie na czerwono, tych halogenków, tego wszystkiego. Kompletnie inny przód, inny przedni zderzak. Kompletnie inna atrapa chłodnicy, która wygląda tutaj jak jakiś, nie wiem, stary piec gazowy. To wszystko jest podkręcane. Te modyfikacje, słuchajcie, moi drodzy, to nie jest żadna ściema. To nie jest żadne chińskie badziewie, chińskie gówno. Każdy element tego samochodu był zamówiony, skonstruowany, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ten samochód sam w sobie już nie jest wolny, gdyż Raptor w tym wydaniu już miał 400 koni mechanicznych. Oczywiście musi być V8, oczywiście kiedyś była wolność sądca, oczywiście teraz już nie jest wolność sądca. Dołożono tutaj mechaniczną sprężarkę, czyli tak zwany kompresor. Cały kit, włącznie z kolektorem dolotowym, przyszedł ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kosztował krocie, bo to wszystko są wydatki naprawdę nieprawdopodobne, a jeszcze logistyka, czyli tam to zamówić, potem to uclić, potem czekać, aż to przyjdzie. Znowu przy tych przerwanych łańcuchach dostaw. Naprawdę szacun wielki za wytrwałość i determinację, żeby taki showcar wyprodukować. Teraz ten silnik krzesa deklarowane, bo jeszcze nie jest hamowany, jeszcze nie jest wystrojony do końca tutaj u nas w kraju, ale producent tego kompresora deklaruje, że moc to będzie 825 koni mechanicznych. No i to już nie ma, że samochód jest ciężki. I to już nie ma, że koło jest duże. Tu zawsze brakuje przyczepności. Jak depniesz, to po prostu idziesz. Mało tego, możemy tym samochodem pojechać wyłącznie z napędem na tył. Czyli na takich drogach jak tutaj w Prudniku i w okolicach można naprawdę polatać bokami po kostce, po suchym asfalcie, po mokrym asfalcie. Zawsze przód dociążony, tył lekki, tył napędzany. Obłęd, szaleństwo w oczach. W samochodzie, który teoretycznie w ogóle nie powinien się prowadzić, mamy nagle wpakowane 825 koni mechanicznych. Jest to totalnie irracjonalny układ napędowy. Pozostała, co ważne, bardzo sprawna i bardzo fajnie działająca 10-biegowa skrzynia biegów, taka jaka jest seryjnie w nowych F-150 montowana. Ona działa bardzo dobrze, ten moment obrotowy jej nie przeszkadza. Biegi się zmienia dobitnie, ale jednocześnie bardzo elegancko. No sami sobie popatrzcie po prostu. Tutaj też można w ciepełku stanąć, rączki ogrzać i popatrzeć, jak to wszystko funkcjonuje i działa. Jak jest czyste, nowe i piękne, bo my testujemy ten samochód jako pierwszy. Z jednej strony wiem, że to jest brutal, z drugiej zaś nie chcę włączać jeszcze napędu na 4 koła. Chcę przesychać, tak lekko kropi. Chcę przejechać się odrobinkę tutaj po mieście albo poza miastem z napędem wyłącznie na tył.
wszyscy mnie pokochają tutaj, naprawdę. Niesamowite w tym Fordzie F-150 Apocalypse, made in Prudnik, że z jednej strony fura jest gigantyczna, jest 6 cali zliftowana, jest ogromna, stoi na ogromnych kołach, ma potężny silnik, ponad 800 koni mechanicznych, a z drugiej strony wsiadam, jadę zgodnie z przepisami, 30 mil, czyli 50 na godzinę, i on się daje prowadzić jak dzidzi za rączkę. Jedna ręka na podłokietniku, druga tutaj. Wydawało się, że to będzie szarpać, że to będzie uciekać gdzieś, nie wiadomo dokąd, że ten samochód trzeba będzie cały czas pilnować, żeby się nie wymknął spod kontroli. A tu Guciu, prawda, Amerykanie umieją wymyślić motoryzacyjne triki tak, żeby ta motoryzacja nie przestawała być użytkowa. Żeby nie zrobić sobie jakiegoś szalonego samochodu, do którego, nie wiem, właśnie nie zmieszczę się, nie będę mógł wsiąść, albo jak wcisnę gaz, to od razu będzie chciał mnie zabić na pierwszym winklu. No i coś, co się tutaj pojawiło. Coś, czego ja wcześniej w motoryzacji nie widziałem, poza jakimiś wozami milicji obywatelskiej, które armatkami wodnymi przeganiały niesfornych demonstrantów za czasu socjalizmu, czyli zawężenie przestrzeni szklanej poprzez żelazną, taką kraciastą konstrukcję, która sprawia, że pole widzenia kierowcy jest mniejsze. Pasażer to w ogóle nic nie widzi. Ani do góry, ani do dołu. Tak naprawdę z wewnątrz widać, tylko to ma tak strasznie groźnie wyglądać. To ma wyglądać jak paszcza wilka, jak takie coś, co by nas chciało złapać, pochwycić i już nigdy nie puścić. Oczywiście, żeby nie było za smutno, jest to wszystko jeszcze upstrzone bardzo efektywnymi LED-owymi halogenami. Te halogeny przywędrowały i tutaj na przód tego samochodu, ale także na dach. Jak jedziemy pustą drogą przez las, dosłownie widać wszystko jak w dzień. Te LED-owe światła są bardziej wydajne niż seryjne LED-y montowane w samochodach na co dzień. Zrobię start zatrzymany. Uwaga! 3, 2, 1. O pie... No drze się, łach. Drze się, ja nawet nie wiem, ta skrzynia jest tak gęsta, że ja nawet nie wiedziałem, na którym przełożeniu aktualnie się znajduję. Czy on już ten bieg zmienił, czy on mieli kołami? Trudno jest wyczuć tak naprawdę, co się z tym samochodem dzieje, ale z drugiej strony wszystko to było bardzo kontrolowane i bardzo stabilne. Na pierwszym, drugim biegu gdzieś mi ten tyłek zaczął uciekać, ale już po chwili udało mi się to wszystko lekkimi konterkami skontrolować. No dobrze, to teraz zrobimy to samo, tylko z napędem na 4 koła. Jest lekko wilgotna nawierzchnia, także wybaczcie mi utratę przyczepności ewentualną, ale... O, lepiej. Nie no, to jest jakiś... Jakby ktoś Belzebuba z Behemotem pomieszał. To jest taki wariat, to jest taki szatan, że... Naprawdę strach się bać. Z jednej strony wariat, a z drugiej strony precyzja i stabilność. Coś, co w tym samochodzie nie powinno istnieć. A tutaj możecie mi uwierzyć na słowo, jest precyzja prowadzenia tego bydlaka, tego bydluna. Ogromne 22-calowe felgi, które właściwie nikną w tym samochodzie, bo obute są jeszcze w opony typu MT, czyli Mud and Terrain. 22 cale, rozmiar 35x12,5 R22. To jest jakiś kosmos, że do 22-calowej felgi nie zakładamy już takiej szyteczki, bo już się nigdzie nie mieści. Nie. Auto jest zliftowane o 6 cali do góry względem serii, także bardzo potężny lifting. Dzięki temu no, lusterko sięga do wysokości mojej twarzy. Powymieniane są, co bardzo ważne w tym przypadku, hamulce. Ja jeszcze nie widziałem pick-upa, który by jeździł na przepięknie chłodzących ten układ hamulcowy tarczach z zaciskami sześciotłoczkowymi. To są hamulce przeniesione żywo z samochodu wyścigowego, z jakiejś wyczynowej superfury do pick-upa, ale bardzo dobrze, bo masa tego samochodu jest przeogromna i naprawdę można powiedzieć, że jak się depnie w pedał hamulce, to fura ma za zadanie stanąć dęba. Słychać opony, słychać wydech, kompletnie nie słychać silnika w tym samochodzie, nie słychać serca, czyli nie słychać V8 i nie słychać kompresora, bo wszystko zabija ta kwasówka tej średnicy, a jednocześnie przy większych prędkościach dosyć mocno słychać, ale jednocześnie uroczo, wycie terenowych opon. Troszkę to przypomina jazdę Hummerem.
Zawieszenie. Gwintowane. Mamy tutaj bardzo potężną kolumnę z bardzo grubą sprężyną i dodatkowy zbiornik z olejem, który podaje odpowiednie ciśnienie do tego układu zawieszenia. Można to sobie klikiem tutaj na wezgłowiu tej puszki regulować. Jest na piątkę. A, zrobię czwórkę, to z drugiej strony też. Dobra, zostawię piątkę. Potężne przewody, potężny kaliber tego zawieszenia, też amerykańskie. Widać, że znakomicie dopasowane do takich właśnie samochodów. Orurowanie tutaj przy progach, też kompletnie nieseryjne. Bez niego właściwie nie dałoby się tego samochodu wsiąść, nie dałoby się wskoczyć. A tak stawiamy nóżkę na pięknej karbowanej blasze i możemy wsiadać. Moją baczną uwagę przykuły tylne wzdłużne wahacze. Chodź tam, zobacz tam tutaj, chodź tam bliżej. Słowo wahacz w tym wypadku jest naprawdę zdrobnieniem jakby tego ustrojstwa, które się tutaj znalazło, bo to ustrojstwo zaczyna się tu, a kończy się gdzieś tam. Do tego idzie oczywiście resor piórowy. To jest wszystko nieseryjne, to jest wszystko przerobione, to jest po prostu niesamowite, jak można powalczyć o przyczepność tylnej osi w tak skrajnie trudnym wprowadzeniu samochodu, bo on jest tak wysoki, on jest tak zliftowany, że rzeczywiście, żeby go w ogóle uprowadzić po nawierzchni, a nie walczyć z nim, no to trzeba było takiej konstrukcji tutaj posmakować. No położyć się tutaj i popatrzeć, to ja bym mógł tak, jak mi ktoś jasieczek tutaj dał albo poduszkę, to ja bym tak mógł leżeć i leżeć i sobie na to wszystko patrzeć, jakie to jest nowe, jakie to jest piękne i jak to jest wszystko porobione z głową. Ja go jeszcze nie wkręciłem powyżej 3000, także będę sobie stopniował te emocje. Przejadę rondo teraz. O, tu jestem ciekaw, jak to będzie. Ale nic się nie przechyla. Zobaczcie, że to zawieszenie, przejadę w kółko tak. To zawieszenie jest tak zrobione, jest tak aktywne i jest tak sprężyste, responsywne, że tu się nic złego nie dzieje. Nie mam wrażenia, jakby ten samochód miał się zaraz wykopyrtnąć gdzieś na bok, tylko mam wrażenie, że jadę przyklejony do drogi, a nic nie powinno na to wskazywać, żebym ja miał takie wrażenie. I jeszcze to bydle ma środek ciężkości na wysokości trzeciego piętra w mieszkaniu na Ursynowie. No, to nie powinno grać. Tylna część nadwozia, tak zwana paka. No, snopków siana to tutaj raczej nie przewieziemy, bo paka jest zakryta taką sprytną roletką. Jest oczywiście dodatkowe orurowanie, a jakże? Możemy sobie zajrzeć tutaj pomalutku, żeby poznać gabaryt tej pokrywy. No jak to w nowych Hefa 150. Pokrywa jest dosyć lekka, przestrzeń ładunkowa jest ogromna, ale tak naprawdę nie wiem, czy ktoś tu będzie cokolwiek, kiedykolwiek woził. Czy ktoś po meble do sklepu pojedzie tym samochodem? Jeśli tak, to będzie musiał zająć 3 miejsca parkingowe. Takie są pick-upy w obsłudze, że tak naprawdę z tej przestrzeni typowy Amerykanin nie jest w stanie skorzystać, gdyż typowy Amerykanin nie jest w stanie się wspiąć na taką pakę. Musi mieć jakąś drabinkę albo schodeczki, gdyż waży zwykle wiele funtów. Będziemy zawracać, panie Piotrze. I zobaczcie, maksymalny skręt, maksymalny tutaj wykrzyż. Nic nie obciera, wszystko jest tak policzone, żeby się jechało naprawdę tak jak seryjnym samochodem. Ja czasami nawet zapominam, jaki ten samochód ma gabaryt, zapominam, jaką ma wysokość, bo się czuję jak w normalnym aucie już teraz. Strasznie szybko się do tego przyzwyczaiłem. O, zobaczcie. Stryk. Kiera odbija, nic nie ciągnie, nic nie szarpie, nie trzeba odkręcać, nie trzeba zmieniać siły układu wspomagania do tych potężnych kół. Normalna fura użytkowa. No i na co komu fitness teraz, jak się ma taki samochód? O, proszę bardzo, jeden stopień. Tu się można rączką złapać, wsunąć 4 litery. O, i zasiąść jak królewicz. No i słuchajcie, tutaj widać multum włożonej pracy. Pracy i pieniędzy oczywiście też, bo to jest pokaz, to jest hegemonia, to jest apokalipsa innych pick-upów po prostu na naszej ziemi, odkąd się pojawił na tym rynku. Rozglądam się i nie wiem, od czego zacząć. Zacznę od góry w takim razie. Oflekowana cała tutaj góra deski rozdzielczej oraz słupki A. To jest taki zamszyk, który bardzo miło leży w dłoni i można się tutaj za to łapać. Idąc niżej. Deska rozdzielcza, cała pokryta alkantarą, przeszyta czerwoną nicią. Te wszystkie nacięcia i ten logotyp, wszystko jest wycinane laserowo. Delikatnie pojawia się tu nazwa Apocalypse. Podobnie tutaj mamy
kolejny wygrawerowany logotyp. Ogromny podłokietnik, który po bokach obszyty jest, tutaj pan Piotr może pokazać, a tu pan Kuba, o, z jednej strony Alcantara z laserowymi nacięciami, z drugiej strony czerwona Alcantara i postarzana skóra, taka jak stara skórzana kurtka. Ja mam dwie nowe, nie mam starej skórzanej kurtki już, haha, bo dostałem dwie nowe i z nich korzystam, ale ta skóra postarzana to jest takie nasycenie po prostu heavy metalem. Ja bym tym samochodem na koncerty jeździł z zespołem, jest nas trzech, w trasę nim ruszyć, no i tak się dostojnie toczyć. Będę wyprzedzał, uwaga. No tak, fura jak była w tym punkcie, pomiędzy słupkiem a lusterkiem osobowa, to jej nie widziałem w ogóle. Dopiero mi się pojawia tutaj w lusterku, bo tu jest to wszystko tak zabudowane, może gdybym usiadł wyżej, to bym ją zobaczył. Ależ to są przygody. No to teraz uważaj, bo teraz to się... O, gdzie ten kluczyk jest? Tu. Teraz to się dopiero zadzieje. Biorę kluczyk. Nie chciałbym być sąsiadem właściciela tego samochodu, szczególnie gdybym miał upodobanie na przykład poprzepalać sobie furmankę po północy. Uwaga, niewinne odpalenie, ja nic nie ruszam, mam tylko pedał hamulca wciśnięty. Jak kierownik, jak ma iść po blendę. Cały nastroszony. No i on jest taki nastroszony od samego początku. Jeszcze nie musnąłem pedału gazu, a tu już jest kierownik w swej najgorszej formie. Wyziewa z tego wydechu. Uwaga! No. Tego typu odgłosy to ja kojarzę wyłącznie z torów wyścigowych. To tylko furmanki, które naprawdę są przylgnięte do nawierzchni, jeżdżą niezwykle szybko, mają tak uwolnione wydechy i tak strasznie w te wydechy smarczą. Ja już czuję przebogate spaliny. Przy tym kompresorze kompletnie inaczej wystrojona jest elektronika tego samochodu. On leje hektolitry paliwa, żeby jak najwydajniej po prostu moc i moment obrotowy przekazać do użytku tych dwóch pięknych, zacnych dłoni. Zobaczcie. O, a dzieci się obejrzały. No, po to też się to robi. Dwa wydechy symetryczne. Coś fantastycznego. To wnętrze mówi mi heavy metal, brutal metal is the law. Słuchajcie, no ja traktuję ten samochód po pierwsze jako właśnie pokaz mocy, ale po drugie jako taką totalnie skrajną motoryzacyjną zabawkę. Tak jak w naszej szerokości geograficznej nikt nie potrzebuje jachtu czy łodzi motorowej. Jest to zbytek, jest to hobby, jest to pasja, jest to wywalanie pieniędzy po to, żeby dać sobie w tym życiu odrobinę przyjemności. Podobnie jest z tym samochodem. Nikt u nas nie potrzebuje takiego pick-upa. Nikt. Nikt nawet u nas nie potrzebuje seryjnej F-150, bo te samochody są po prostu gigantyczne. One są za duże na nasze miejsca parkingowe, za wielkie na nasze ciasne rondka, skrzyżowania i tak dalej. Ale z drugiej strony, mieć takie coś, wymyśleć takie coś, zrobić taki projekt, o, już kontrola trakcji się świeci, a potem wcielić go w życie tutaj u nas, to znaczy, że ma się dobrze poukładane w Łepetynie, naprawdę. Mam nadzieję, że was zachęciłem, jeżeli byście chcieli jeszcze jakieś tego typu pogadanki o różnych dziwnych samochodach, może macie namiary na takie samochody, piszcie, smarujcie w komentarzach albo piszcie na maila. Będziemy jeździć, będziemy oglądać, będziemy testować, sprawdzać i przy okazji wam pokazywać samochody inne niż wszystkie. O, może to jest właśnie tytuł na kolejną playlistę. Samochody inne niż wszystkie, tak jak to Apokalipsa.